10 sztuczek na nieco bardziej zwięzły kod dla miłośników języka Python. Na początek zajmijmy się konstrukcją if-else w sytuacji, kiedy w zależności od pewnego warunku chcemy do zmiennej przypisać pewną wartość, a w przeciwnym wypadku inną wartość. Dokładnie to samo możemy i chyba w nieco bardziej naturalny i także zwięzły sposób zapisać w taki sposób. Do zmiennej przypisujemy tę wartość, jeżeli warunek zachodzi, w przeciwnym wypadku tę drugą wartość. Sprawdźmy, czy to zadziała. Większa równa 0 to na przykład 1. W obu przypadkach do A zostało przypisane WR. OK. A teraz jeszcze dla mniejszej. W obu przypadkach do A została ta druga wartość przypisana, czyli mniejsza od 0. Kontynuujmy naszą znajomość z instrukcją jeżeli. Sprawdzamy, czy wejście jest liczbą nieparzystą i wtedy wypisujemy NP. Jak? No oczywiście, jeżeli reszta dzielenia przez 2 jest równa 1, no to wtedy to jest liczba nieparzysta, a wynik tego to oczywiście wyrażenie logiczne, które w tym wypadku będzie wynosiło true. Jednak jako prawdę możemy tu podstawić także każdą dowolną liczbę, która będzie niezerowa. No to zauważmy, że reszta dzielenia równa 1 to jest właśnie wartość niezerowa. W każdym innym przypadku będziemy mieli tu wartość 0. Innymi słowy, możemy to zapisać w taki sposób i również będziemy sprawdzać, czy liczba jest nieparzysta. Rzeczywiście, nieparzysta. Dlaczego? Bo reszta dzielenia jest 1, jest to wartość niezerowa, a zatem prawda. I ostatnie podejście do instrukcji warunkowej, troszeczkę zmniejszymy ilość kodu. Takie wyrażenie, gdzie sprawdzam, czy zmienna wejściowa jest większa od 0, dodatnia, równa 0, 0. W przeciwnym wypadku, no wiadomo, już ujemna. Możemy zapisać trochę bardziej zwięźle w taki sposób. Pierwsza sprawa. Po dwukropku, jeżeli nie mam za dużo rozkazów, nie muszę zeskakiwać i robić wcięcia. Mogę rozkazy należące do tego bloku warunkowego wypisać po dwukropku, w tej samej linijce. Jeżeli jest ich więcej, no to rozdzielam je średnikiem, tak jak tutaj w tym przypadku, dwa rozkazy pod rząd. Oczywiście nie przesadzajmy. Można to robić tylko do momentu, kiedy całość pozostaje czytelna. Na sam koniec dodam jeszcze, że ta konstrukcja to ekwiwalent, jeżeli ktoś programuje w języku C, takiej konstrukcji switch case. To znaczy, że sprawdzam to wyrażenie, potem to, tu mogą być kolejne elify, może ich 5 być na przykład. Kolejne wyrażenie, kolejne, kolejne, a jeżeli żadne z nich nie jest prawdziwe, to przechodzę do else'a. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście działa dla tego najciekawszego przypadku 0. Rzeczywiście w obu przypadkach zadziałało dokładnie tak samo. Sztuczka numer 4, która tym razem poprawi czytelność. Zmienna A wynosi tyle. Ojej, ale ile to jest? Ile tych zer? Zmienna B wynosi tyle samo, co zmienna A. Łatwiej przeczytać? Co trzecią pozycję użyłem separatora podłogi. Liczba zostanie zinterpretowana poprawnie. Dodam te dwie liczby i wypiszę wynik. I oczywiście to jest ten wynik. Ale on też ciężko się czyta. Ile tych zer jest? Czy mogę wypisać go w taki sposób? No jak widać, mogę. Z użyciem separatora podłogi lub przecinka. Jak to zrobić? Przed tekstem, który wypisuję, symbol F, czyli będę coś formatował. Każdą zmienną, którą chcę sformatować, w klamrę biorę i taką konstrukcję stosuję. Zmienna, dwukropek, format. W tym wypadku podłoga albo przecinek. I to są te dwie liczby. A format B wypisałem tę liczbę binarnie w systemie dwójkowym, a X w systemie szesnastkowym. Fantastycznie. Umiem wypisać w systemie szesnastkowym, a umiem wczytać liczbę
z systemu szesnastkowego, no załóżmy, że wczytałem liczbę FA jako tekst. Jeżeli wczytuję coś inputem, muszę to potem zamienić na liczbę instrukcją float lub int. Int domyślnie zamienia z systemu dziesiętnego. Ale dlaczego po przecinku nie powiedzieć, że nie, tym razem zamieniam z innego systemu, na przykład z szesnastkowego. FA to przecież 250. Rzeczywiście mamy wypisane 250. A dlaczego tak przesunięte w prawo? Bo powiedziałem, żeby ostatnia cyfra była w dziesiątej kolumnie. Pierwsza, druga, trzecia, dziesiąta kolumna. Dlaczego? Bo lubimy czasami cyfry szczególnie, czy liczby nawet całe, mieć wyrównane z prawej strony. A tutaj co dodałem? Kropka 3. W locie zaokrągli do trzech miejsc po przecinku i choćby to były zera, to oczywiście wypiszę z trzema miejscami po przecinku. F float, czyli automatycznie będzie już interpretowane jako liczba rzeczywista. Ostatnia ciekawostka przy wypisywaniu to jest jeden tekst, ale on zawiera pewne fajne formaty. Na przykład wewnątrz tekstu backslash n nowa linia, czyli na początek dwie nowe linie. To są te dwa odstępy. Słowo ala jak najbardziej, znowu nowa linia wewnątrz tego samego tekstu. Ma, backslash t to oczywiście tabulator, tu jest symbol tabulatora. Gdybym teraz napisał apostrof, to bym skończył ten tekst, który się zaczyna od apostrofu. Więc żeby go nie kończyć, no to backslash apostrof. Kota. Kota będzie dwuznacznie, dlatego w apostrofach i dopiero apostrof kończący cały tekst. Sztuczka piąta dotyczy odczytywania pliku. Typowo robi się to tak. Otwieram plik w trybie, tutaj podaję do odczytu. Uchwyt do pliku zapamiętuje w zmiennej plik. Odczytuję wszystkie linie tekstowe pliku, zapamiętuję je w tablicy wejście 1. I grzecznie wypada zamknąć na końcu plik. To samo robi się nieco zwięźlej w taki sposób. With. Otwieram plik ten sam. To, że jest w trybie do odczytu, jest to wartość domyślna, więc akurat tu mogę pominąć. Jako plik. Będzie to znowu uchwyt do tego pliku. Wczytuję wszystkie linie z tego pliku, tym razem do tablicy wejście 2. Ponieważ ten blok rozkazów mi się kończy, Context Manager automatycznie zamknie plik i nie musimy tego już wykonywać. Oczywiście zmienne wejście 1, wejście 2 będą zawierały dokładnie te same elementy. Proszę zauważyć, że każdy element tablicy kończy się znakiem końca linii, bo tak był skonstruowany ten plik. Musimy to albo zesplitować, albo użyć instrukcji strip, która to odrzuci. Sztuczka szósta, rozpakowywanie tablic. Tablica dwuelementowa, każdy z tych elementów chcę umieścić w osobnej zmiennej. Można oczywiście tak. A równa się tablica od 0, B tab od 1. Ale o ile efektywniej tak. Tablicę przypisz do listy elementów A przecinek B. No i sprawdźmy, co wyjdzie z tego. Wypisaliśmy A i B, czyli 1 i 2. W porządku. Rozpakowało się. Powiększmy nieco naszą tablicę od 0 do 7. I teraz rozpakujmy. Pierwsze dwa elementy A i B. No, niestety nie mogę tak. Widzimy, że mamy błąd. Ilość elementów w tablicy musi się zgadzać z ilością elementów rozpakowywanych. Mogę tu zrobić przecinek, gwiazdka C. Gwiazdka oznacza, że C będzie potraktowane jako tablica i pomieści wszystkie pozostałe, czyli do C polecą te elementy. Popatrzmy, no tak jest. To jest A i B, a tutaj to jest wypisana zmienna C, która sama jest tablicą. Kolejna wariancja na ten temat. Ta sama tablica tab, ale tu dopisałem jeszcze D. To znaczy, że pierwsze dwa elementy lecą do A i B, od drugiej strony ostatni element, siódemka, do D, pozostałe do zmiennej z gwiazdką. Nazwałem ją podłoga, za chwilę powiem dlaczego. No tak rzeczywiście jest. A, B, D,
oraz zmienna podłoga. Ja ją tu wykorzystałem, żeby wypisać, ale fakt, że użyłem tego symbolu, oznacza, że ja nie będę w kodzie używał tej zmiennej. Muszę ją tutaj wstawić, ponieważ tego wymaga konstrukcja. Musi być odpowiednia ilość zmiennych po tej stronie w liście, ale będzie ona nieużywana. Zwiększa to tylko czytelność kodu. Gdybym wpisał zmienną, tak jak tutaj, C, można by, analizując program po jakimś czasie, zastanawiać się, gdzie ja tego C użyłem. Zmienna podłoga mówi nigdzie, ale musi tutaj coś być. Sztuczka siódma. Pozostajemy w temacie tablic. Jeżeli chcemy wykonać operacje na wszystkich elementach tablicy, na przykład wypisać, posługujemy się prostą konstrukcją for zmienna in zbiór, gdzie zbiór to jest właśnie ta tablica. Wykonajmy tę instrukcję. A rzeczywiście wypisaliśmy wszystkie elementy tej tablicy. Ale my byśmy chcieli mieć dodatkowo je ponumerowane. O, w taki sposób. Młodzi adepci Pythona zwykle podchodzą do tego w takiej formie. For i in range, gdzie funkcja range generuje nam liczby od 0 do n mniej 1, czyli jeżeli jest zbiór pięcioelementowy, to od 0 do 4 i podpisuje pod i, czyli będziemy mieli takie liczby 0, 1, 2, 3, 4 oraz elementy o tych indeksach z tego zbioru. Tablica od 0, czyli A, tablica od 1, czyli B i tak dalej. Jest to jednak nieeleganckie, ponieważ my tutaj wolimy jednak konstrukcję for zmienna in zbiór. No to musimy w prosty sposób przerobić ten zbiór tak, żeby był ponumerowany. Robi to funkcja enumerate. Jeżeli nie podam, to od zera. Jeżeli podam, to tutaj ponumerowała nam ten nowo stworzony zbiór od jedynki. I to już się nadaje do tego, żeby mieć ponumerowane elementy. Jeżeli chcę to wypisać albo jakieś operacje na tym wykonywać, to wynik funkcji enumerate muszę jeszcze w jawny sposób zamienić na listę. Ale w konstrukcji for in zbiór nie muszę już tego robić. Bezpośrednio funkcja enumerate. Aha, tylko tu rozpakowujemy do dwóch zmiennych. Dlaczego? No bo elementy tego nowo wygenerowanego zbioru są dwuwartościowe, tak? Więc każdy z nich musimy rozpakować do dwóch zmiennych, po czym te dwie zmienne już wypisujemy, uzyskując dokładnie to samo w sposób o wiele bardziej elegancki. Sztuczka ósma. Ciągle tablice, tym razem trzy, równoliczne. Chcemy komuś wypisać literki z systemu szesnastkowego i odpowiadające im wartości. Pętla for in range, zbiór tutaj dowolny, dlatego że one mają taką samą długość i przebiegamy przez wszystkie trzy tablice. T1 od zera i wszystkie trzy elementy wypisujemy i tak dalej. Sprawdźmy, jak to zafunkcjonuje. A wynik działania tej pętli wyglądał tak, czyli dokładnie to, co chcieliśmy. Czy można to zrobić bardziej elegancko? Tak, pod warunkiem, że dysponowalibyśmy takim zbiorem, czyli już odpowiadające sobie elementy jako jeden element tej listy. Kolejny element tej listy. Robi nam to funkcja zip. Zip łączy tablice, które mają tyle samo elementów. To jest konieczny warunek. I jeżeli chcę z tym potem coś robić, to oczywiście w jawny sposób zamieniam na listę, tak jak w poprzednim przykładzie. A tutaj przypisałem to do zmiennej T4 i wyświetliłem, więc musiałem zamienić na listę i oto widzimy efekt działania funkcji zip. W konstrukcji for in zbiór nie musimy nawet tego przejawiać w sposób jawny na listę. Wystarczy zzipować te trzy tablice. Ponieważ one tutaj mają trzy wartości w każdym z elemencie, no to rozpakowujemy do trzech zmiennych. Po czym te trzy zmienne wypisujemy. W efekcie uzyskujemy dokładnie to samo, co chcieliśmy. A chyba zgodzicie się ze mną, że to jest czytelniejsze i bardziej schludne. Jeżeli umiemy zzipować takie trzy tablice, to musimy umieć też je rozzipować. To jest tablica T4, czyli ta, którą chcemy teraz rozłączyć na jednowymiarowe wektory.
Musimy poprzedzić ją zatem gwiazdką i znowu wrzucamy do funkcji zip, czyli zip z tablicy rozpakowywanej poprzedzonej gwiazdką. No i oczywiście z przodu tyle zmiennych, na ile wektorów musimy je rozpakować. Tutaj były trzy elementy, no to trzy zmienne. Pamiętamy oczywiście z poprzednich sztuczek, że jeżeli byśmy chcieli tylko pierwszy wektor użyć, tak jak tutaj, tylko pierwszy wyświetlamy, no to zamiast ABC, A, przecinek, gwiazdka, podłoga. Po co wyświetliłem A? Żeby sprawdzić, czy to jest dokładnie to samo, co T1, bo tak powinno być. Sztuczka dziewiąta. Zlipujmy sobie dwie równoliczne tablice. Ta zawiera teksty, a ta liczby. Zlipujemy do T4, wyświetlamy T4. Spójrzmy, czy tego się spodziewaliśmy. No tak, A związany z dziesiątką, a G z piątką. A z dziesiątką, a G z piątką. No to teraz wyświetlmy posortowaną tablicę T4. To jest tablica wielowymiarowa. Co zostanie użyte jako klucz główny sortowania? Tak jak się domyślamy, pierwszy wymiar tej tablicy. Pierwszym wymiarem w tym wypadku są teksty. Ponieważ to są teksty, no więc zostało to posortowane alfabetycznie. A gdybyśmy chcieli tę tablicę, oczywiście liczby się razem z tekstami się przesuwały. Czyli cały czas G jest powiązane z piątką. Gdybyśmy chcieli teraz jednak po drugim wymiarze posortować. Proszę bardzo, musimy jednak użyć klucza innego niż domyślny. Tworzę sobie lambda, czyli tymczasową funkcję, która będzie tylko i wyłącznie tu wykorzystywana. Ta funkcja nie ma nawet nazwy. Za to ma zmienną. Nazwałem tą zmienną drugi. Co zostanie do tej zmiennej wpisane? To, co będzie sortowane. A co jest sortowane? Ten element jest sortowany, ten element jest sortowany, czyli dwie wartości muszą być wpisane do zmiennej drugi. To znaczy, że zmienna drugi jest tablicą dwuelementową. W zerowym elemencie zawiera tekst, a w pierwszym elemencie zawiera liczbę. No to ja jako klucza sortowania użyję element o indeksie 1, czyli liczbę. Rzeczywiście tu posortowało nam po liczbach. Możemy różnego rodzaju wariacje robić na temat sortowania. Na przykład tu proszę bardzo lambda dl. Zmienna dl oczywiście przyjmuje dokładnie to samo co zmienna drugi, czyli takie dwie wartości i kolejne dwie wartości i kolejne. A co będzie kluczem sortowania? W tym wypadku zerowa wartość od dl, czyli tekst bierzemy pod uwagę, ale nie sam tekst, tylko długość tego tekstu. Czyli posortuje nam po długościach tekstu. I jak widzimy, rzeczywiście teksty są coraz dłuższe. Sztuczka dziesiąta, albo zestaw mikrosztuczek. Tablica A, 1, 2, 3, 4, 7. B równa się A. Ktoś mógłby pomyśleć, że powstaje druga tablica B, która jest taka sama jak A. No to sprawdzamy. B od 4 zmieniamy na 5, czyli tutaj wstawiamy piątkę i teraz powinny być dwie tablice podobne, ale nie takie same. A jednak są dwie takie same. Obie mają na końcu element 5. Dlaczego? Bo to porównanie w stosunku do tablic mówi, zmienna B ma wskazywać na tą samą tablicę, na którą wskazuje zmienna A. To jest ta sama tablica. Co z tym zrobić? Jest oczywiście funkcja copy, ale mam szybszy sposób. Żeby do niego dojść, to najpierw mikrosztuczka taka. Jaka będzie wartość zmiennej C? Oczywiście będzie to tablica, taka sama jak A, ale od pierwszego elementu, to jest pierwszy element, do przedostatniego elementu, to jest przedostatni element. Czyli powstanie zmienna C, tablica 2, 3, 4. Rzeczywiście 2, 3, 4 to jest ta tablica. Więc wiadomo już, że tu zostanie stworzona nowa tablica. To użycie tych nawiasów i zakresu skąd bierzemy, dokąd tablicę separujemy, spowodowało utworzenie nowego obszaru pamięci. No to wykorzystajmy to tak. Tablica A od samego początku, nie napisałem odkąd, więc od początku do końca będzie kopia i zapisz tą kopię do zmiennej D.
W zmiennej D ostatni element podmienić na 9. No i wypiszmy, porównajmy sobie A i D. Widzimy, A zostało z piątką, a D zmieniło się na 9, czyli są to jednak inne tablice. Co jeszcze możemy z tablicami zrobić, takiego prostego? No, tablicę można wymnożyć. Tablica 1, 2, dwuelementowa, razy 5, to proszę Państwa, 5 razy ta tablica, to jest tyle. Tablicę można dodawać. Dodałem tablicę 3,4, czyli tu mamy jeszcze 3,4. Jakbym chciał samą siódemkę dodać, to też muszę zrobić z tego tablicę. Nie mogę dodać wartości. Dlatego wziąłem to w nawiasy kwadratowe i ta siódemka też mi się tutaj dołączyła do tej tablicy. Jak widać, takie operacje na tablicach można swobodnie wykonywać. Bardzo często na wejściu mamy zestaw liczb rozdzielonych spacją. Jeżeli to zesplitujemy, uzyskujemy tablicę zawierającą niby liczby, ale tak naprawdę teksty. Trzeba by to zamienić na liczby. Początkujący robią to w taki sposób. Tworzą sobie na przykład pustą tablicę wejściową, przebiegają przez zbiór wejściowy i dodają do tej tablicy wejściowej kolejne elementy. Oczywiście musi to być w nawiasie kwadratowym, no bo tak jak tutaj, tak, muszę dodawać tablicę do tablicy. Jakie? No, liczba, wartość całkowita z tej liczby wejściowej. Jak ktoś chce, może oczywiście zamiast takiego podejścia użyć tablica append, czyli dodaj co? Wartość całkowitą z i. To jest jedno podejście, ale chyba najmniej eleganckie. Dużo łatwiej wykorzystać jest funkcję map, specjalnie do tego dedykowaną. Co ona robi? Stosuje na każdym elemencie tablicy wejście funkcję int. No i oczywiście musimy w jawny sposób zrobić z tego listę. Zapisujemy to do zmiennej wejście 2. Powinna być taka sama jak wejście 1. Ja jednak preferuję trzeci sposób. Co ja robię? Nawiasy kwadratowe, czyli tworzę nową listę. Z czego? Z elementów i zamienianych na liczby całkowite. Te elementy i to iterator pętli for i in wejście. Czyli liczby całkowite dla i w zbiorze wejście. Tworzę z tego nową tablicę, zapamiętuję do zmiennej wejście 3, wyświetlamy te trzy zmienne i jak widzimy są to takie same tablice zawierające już teksty przerobione na liczby. Na zakończenie już bez sztuczki powiem tylko, czym się różni tablica od tupli, bo wiele osób tego nie wie. Załóżmy, że A to jest tablica, a B to jest tupla. Tupla ma nawiasy okrągłe. Mogę sobie to tak samo odczytać. Tu odczytałem A od 0 i B od 0, ale już nie mogę przypisać. Do tablicy mogę zapisać jakąś wartość, a do tupli nie. Bo tupla to jest w uproszczeniu taka tablica, którą można tylko odczytać, ale nie można jej zapisać. I na tym kończymy nasze wspaniałe sztuczki. Bawcie się dobrze Pythonem.